napisał ojciec święty Jan Paweł II do prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Te zewnętrzne uwarunkowania to były tak, że Stalin miał w planie zająć Warszawę i czekał, aż się ona wykrwawi i legnie w gruzach, grzebiąc jak patriotycznej młodzieży, dzięki czemu łatwiej będzie mu po wojnie skomunizować Polskę. W 1944 roku Warszawa paliła. Czekano, aż Polska wyda śmiertelny ostatni oddech. A śmierć kosiła najpiękniejsze polskie głosy. Chłopcy Warszawy butelkami benzyny rzucali się na czoło. Nośka czy parasol bronili Pana palącego się w kościołach sióstr sakramentów.